Paweł Hille. Weiser Dawidek nie chodzi na religię. To zdanie pojawiło się niegdyś w wyobraźni Pawła Hille i po intensywnym pisaniu w pracowni na strychu domu przy ulicy Chrzanowskiego w Gdańsku-Wrzeszczu zamieniło się w powieść okrzykniętą potem debiutem dekady. Wydana w 1987 roku powieść Weiser Dawidek doczekała się wielu wydań, została przełożona m.in. na język niemiecki, francuski, hiszpański i fiński, a w 2000 roku Wojciech Marczewski nakręcił oparty na powieści film zatytułowany Weiser. O popularności książki i jej tytułowego bohatera świadczą tłumy gdańszczan, jakie zgromadziły się na pożegnaniu z mostem Weisera, wyburzonym przy okazji budowy pomorskiej kolei metropolitalnej. Paweł Hille ukończył polonistykę na Uniwersytecie Gdańskim. Był jednym z współtwórców Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Po ukończeniu studiów krótko pracował w Biurze Informacji Prasowej Solidarności. W latach stanu wojennego angażował się w działania wydawnictw podziemnych. Do legendy przeszły organizowane przez niego w latach 80. w klasztorze ojców dominikanów punkty mówione, cykliczne spotkania niezależnego środowiska literackiego. Choć literatura pozostaje jego najważniejszą pasją, angażował się także w inne role. Był dyrektorem Gdańskiego Ośrodka TVP, wykładowcą akademickim, kierownikiem literackim Teatru Miejskiego w Gdyni, a od 2009 roku jest redaktorem naczelnym ukazującego się w Gdyni kwartalnika artystycznego Bliza. Poza powieściami, które za tło mają niemal zawsze Gdańsk, małą ojczyznę pisarza, pisał także wiersze oraz dramaty, które doczekały się prapremierowych wystawień w polskich teatrach. Jego powieści Weiser Dawidek, Kastrop czy Śpiewaj Ogrody, zbiory opowiadań, opowiadania na czas przeprowadzki, opowieści Chłodnego Morza czy Talita, a także dramaty, m.in. Sarmacja, Zamknęły się oczy czasu, Kursk, tworzą dziś ważny rozdział w historii pomorskiej i polskiej literatury. Za swoją twórczość Paweł Hille był wielokrotnie nagradzany. W 2012 roku został odznaczony orderem oficerskim Polonia Restituta. Jest także laureatem Wielkiej Pomorskiej Nagrody Artystycznej.